jaki jest potencjał inwestycyjny tych flipów na stanach prawnych. Po pierwsze, macie bardzo niski próg wejścia. Te nieruchomości są po prostu tanie, bo nikt ich nie chce. Jeżeli kupujemy udział w nieruchomości, czasami to są naprawdę śmieszne pieniądze, bo dla ludzi to jest kłopot. Oni wielokrotnie przyjdą do Was i powiedzą nawet, kurczę, weźcie to od nas za darmo. Brak konkurencji, no dlatego, że cała ta otoczka, to wszystko, co tak w internecie wykrzykuje, jakie to sukcesy na nieruchomościach, ile to pieniędzy, jesteśmy wilkami z Wall Street, możemy wszystko, to oni wszyscy nie wiedzą, jak to zrobić. Oni nawet nie wiedzą, jak czytać księgę wieczystą, żeby zobaczyć, tam jest potencjał. Mało tego, oferty będą spływać same do Was. Jeżeli Wy pozycjonujecie się jako eksperci, to przyjdzie do Was nie tylko osoba fizyczna, która ma kłopot, ale przyjdzie do Was fliper, który nie ma takiej wiedzy, przyjdzie pośrednik i przyjdzie też prawnik.